24 października 2015 rok. Ten dzień odmienił moje życie o 180 stopni. Wszystko, o co walczyłem od dzieciństwa, runęło w gruzach. Obudziła mnie siostra krzykiem. Później mama zaczęła krzyczeć, że się pali. Wbiegłem szybko zobaczyć, co się dzieje. Z garażu leciało pełno dymu. Myślałem, że uda mi się chociaż jakoś motocykle wyciągnąć, bo to było w tej chwili dla mnie najważniejsze. Chciałem wejść jakoś do garażu. Gdy wyszedłem, po jakichś 5 sekundach zawaliła się brama, no już wtedy nie było co i jak ratować. Oto moja historia, Daniel Kaczmarek. Chyba jak każdy z dzieciństwa, za dużo nie pamiętam. Tu jest taki katalog. Jest napisane, kiedy się urodziłem, jak się nazywam. Wycinka z gazety. Urodzeni w czerwcu Daniel Kaczmarek. Mój pierwszy ząb i włosy. Zęby mi szybko zaczęły wypadać. To znaczy, Daniel nigdy nie sprawiał problemów. Zawsze był dobrym, ułożonym chłopcem. Nieraz coś tam ma do powiedzenia swojego. Zdjęcia z przedszkola, bal przebierańców. Zawsze przebierałem się za Lee Adamsa, miałem czerwony strój crossowy. Czerwoną czapkę też musiałem mieć podczas treningów. No mój idol jako pierwszy, wiadomo, Lee Adams, Damian Baliński. Zaczął, można powiedzieć, w wieku 4 lat. Jeździ na tym motocrossie. Kupiłem tam jakąś Yamahę PW50. Jeździł, spodobało mu się to. Pamiętam, jak dostał pierwszy taki mały motorek i jeździł po podwórku babci u dziadka, bo jeszcze tam wtedy mieszkaliśmy. No a później zaczynał na torze w Dąbczu i na krosie w Zaborowie na torze. I tak się rozpoczęła jego jazda na dwukołowcach. Tutaj zaczęła się moja przygoda z motocyklami. Bardzo jest to ważne dla mnie miejsce, darzę je dużym sentymentem i lubię tutaj wracać i powspominać stare czasy. Jeździliśmy kiedyś na torze, można powiedzieć, w Zaborowie. Przyjechał pan Piotr Pawlicki. Zobaczył, obejrzał to, mówi, słuchaj, nie chciałby Daniel spróbować sobie w żużlu. Swój pierwszy trening odbyłem u pana Piotra Pawlickiego na ranczu. Jednego pięknego dnia stało się tak, że mówi, to pojedziemy na duży tor do Leszna.
można powiedzieć tak, że nawet nie miał jeszcze tylu lat, bo miał 11 lat. Można było wtedy jeździć od 12 roku życia na tym żużlu. Pan Piotr mówi to na swoją odpowiedzialność, coś tam zaryzykował, to tamto. Jeszcze pamiętam, że był pan Czernicki. Ja to myślę, że to wszystko pomału szło w tym kierunku, że każdy był przyzwyczajony, że on już zaczynał na małej kresówce, na większej i wszyscy to jakoś tak przyjęli. Ja myślę, że to było normalne, normalna rzecz, że on będzie jeździł na żużlu. Zapisałem się w czerwcu, gdy ukończyłem 12 lat, a już we wrześniu złamałem rękę na zawodach motocrossowych, bo uprawiałem te dwie dyscypliny jeszcze równocześnie. Także tylko pojeździłem w wakacje, no i później już ten sezon następny już przejeździłem cały i trener Jankowski już wtedy był, także on już mnie uczył tych szlifów. Daniel na pewno na tle swoich rówieśników bardzo mocno się wyróżniał, bo miał już wcześniej kontakt chociażby z motocyklem crossowym i w naszej opinii od razu było widać, że bardzo szybko załapie jazdę na żużlu, także na pewno w swojej grupie wiekowej robił bardzo szybkie postępy i w tej grupie był na pewno bardzo wyróżniającym się zawodnikiem, także można było, jak gdyby jeśli chodzi o szkoleniowe sprawy, to łapał wszystko bardzo szybko i niewiele było z nim problemów takich czysto szkoleniowych. Był to 12 czerwca. Pamiętam, pojechaliśmy tam razem z trenerem Jankowskim. Jeszcze nagrzanie nam się rozwaliło sprzęgło w jednym motorze, także było trochę nerwów. Był to bardzo straszny stres. Jechał jako pierwszy. Trening, jazda w czwórkę, egzamin pisemny. No i po tygodniu przyszła informacja, że wszystko przeszedłem pozytywnie, także już później czekałem tylko na podpisanie kontraktu i jazdę w prawdziwych zawodach. Następne zawody to już były młodzieżowe zawody. Pierwszy swój klub ligowy szukałem właśnie rozsyłając oferty na maila, gdzie nie było podanych maili, to pisałem na Facebooka. No bo gdy skończyłem od razu 16 lat, to już chciałem jeździć w lidze. No wiedziałem, że tutaj był Tofik i Piotrek Pawlicki, no to było pewne, że nie wygryzę ich ze składu. Jeszcze pamiętam, wtedy był Kamil Dączewski. Także było pewne, że nie wyjadę w składzie Unii. No po prostu te oferty, czy w ogóle ktoś szuka juniora, bo jest tam jakiś stawek albo warunków. No i odezwał się klub z Opola. To był mój pierwszy klub. No później w sezonie 2014 zgłosił się do mnie klub z Krakowa. Przejeździłem tam jeszcze w drugiej lidze rok. No i później 2015, sezon w pierwszej lidze. Również jeździli tam dobrzy zawodnicy, między innymi Damian Baliński. To był mój właśnie drugi klub. No i teraz wróciłem tutaj do Leszna. Zauważyłam to pierwsza i słyszałam taki huk i poleciałam sprawdzić na górę, co to było przez okno i zauważyłam dym i powiedziałam to mamie, a mama właśnie wyleciała i powiedziała, że się pali, że mamy dzwonić na straż pożarną. No Ola powiadomiła mnie, że z garażu leci dym i wtedy szybko obudziłam Daniela, bo męża już nie było, bo wyjechał na chwilę. No i Daniel szybko chciał uratować swoje motory ale brama garażu się zaczasła i już nic nie szło wydobyć. Mama z siostrą zaczęły do mnie krzyczeć, że mam nie biegać do warsztatu, bo jeszcze mi się coś stanie.
No ja wiadomo nie chciałem ich słuchać, bo dla mnie były w tym momencie motocykle najważniejsze, chciałem, dla mnie było najważniejsze, żeby je uratować. No ale później jak ta brama się zawaliła, już nie było szans. Mama szybko pobiegła babcię obudzić, która mieszkała w domu obok. Babcia szybko pomogli jej zabrać najważniejsze rzeczy, bo ten budynek jest dołączony do mieszkania babci. Byłem 3 km od domu, gdzie córka zadzwoniła, że tata pali się warsztat, nie? No i w tym momencie przez te 3 km, które dojechałem do domu, można powiedzieć, że nie uratowałem nic. Wszedłem na ten podwórek, wchodziłem na warsztat, no ale nie dało się już nic wyciągnąć, uratować. Po prostu był tak duży ogień, że po prostu nie zaryzykowałem, bo bałem się, że po prostu coś może mi się stać, albo Danielowi, albo innym osobom, że zrezygnowaliśmy, czekaliśmy tylko na straż. Wybiliśmy jeszcze szybę od warsztatu, próbowaliśmy jakąś wężem to gasić, żeby jak najmniejsze straty były, żeby chociaż te motocykle się nie zapaliły, no ale no jak już to wszystko wyciągnęliśmy, później zaczęliśmy to przeglądać, no to nic się już nie nadawało do w ogóle użytku, a gdzie jeszcze jechać tutaj w zawodach. Przyczyna była tego typu, że wybuchł kompresor po prostu. Nie wiem, na jakiej przyczynie, nie wiem, czy termiczny wyłącznik nie zadziałał, czy coś takiego, bo córka, gdy rano poszła dać psom jedzenie, to słyszała huk. Myślała, że to petardę ktoś rano rzucił, czy coś takiego, a to był wtedy wybuch po prostu kompresora i w tym momencie, gdzie weszła do domu, po 3 minutach, czy tam 5, zadzwoniła do mnie, no już cały warsztat się palił, można powiedzieć. To było godzina 9:10 rano, to była bodajże sobota. No co, my tam byliśmy bodajże godzinę później. Przy tym wszystkim, tragedia, spalone. No i co? Od zera trzeba było zaczynać, nie? Ktoś do mnie dzwonił, to nie wierzyłem. Myślałem, że ktoś po prostu robi sobie jaja. No tragedia. Myślę, że wielu zawodników po takiej sytuacji zwyczajnie zakończyłoby karierę, bo jakby nie patrzeć, warsztat jest całym sercem pracy i to jest cała podstawa funkcjonowania nie tylko zawodnika, ale i całego teamu, więc na pewno ta wiadomość, no powiem szczerze, no tak można powiedzieć, strzeliła jak grom z jasnego nieba. Szkoda też, że stało się to w takich okolicznościach, czyli w dniu rozgrywania Memoriału Smoczyka, gdzie Daniel miał wystartować, więc na pewno był to dla niego trudny czas. I później tak pomału dobrzy ludzie nam pomogli, znaczy się Danielowi najwięcej. To co złe, to mam nadzieję, że już za nami. Ciężkie, jakieś trudne, gdy coś mi nie idzie, albo nie zawsze jest tak, jak się chce, albo nawet gdy jest wszystko ok, to lubię właśnie sobie posłuchać paktofoniki. Podobają mi się ich utwory, staram się też trochę wzorować na nich i dużo też właśnie mi daje tą motywację i fajne teksty można wyciągnąć z ich przekaz. Trudne pytanie, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, bo gdzieś tam tych najgorszych scenariuszy najczęściej się nie zakłada. Tak naprawdę ciężko to sobie wyobrazić, to co Danielowi się stało. Mój brat Sławek kilka lat temu również miał podobną sytuację, kiedy na mecz do Równego jechali i po drodze spaliły się kompletnie 11 motocykli. Na pewno jakbym stracił cały sprzęt i wszystko, co z tym związane, cały warsztat by spłonął, to
Na pewno to by jakby zostawiło no, głęboką rysę gdzieś tam, jak nie na mojej głowie, no to trudno jest tak naprawdę to wszystko odbudować, co się buduje przez lata. To nie była taka sprawa oczywista, że on przyszedł do szkoły, tak, i że słuchajcie, spalił mi się warsztat, absolutnie nic kompletnie nie mówił. Starał się być w tej szkole, aczkolwiek był też tam załamany tym faktem i ciężko też było tam do niego dotrzeć przez te kilka dni, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Próbowaliśmy odbudować ten warsztat, myśleliśmy co z przyszłym sezonem, bo to już było zakończenie sezonu, więc myśl o nowym sezonie. Po tym wydarzeniu, co tutaj się stało z warsztatem, wszystko obróciło się w popiół. Później zaczęliśmy odbudowywać. Warsztat był przeniesiony z jego tam rodzinnego domu do warsztatu na stadionie i praktycznie wszystko było od podstaw robione i tak samo z motocyklami. Emil Sajfudinow ufundował dwa szkielety plus blachy do silnika, a resztę za pomocą tutaj firmy, duża pomoc firmy Agromix pana Józefa Dworakowskiego i klubu, gdzie po prostu i sponsorów, którzy po prostu odbudowali ten sprzęt od podstaw i to były praktycznie trzy nowe motocykle plus dwa silniki, to więc sprzętowo byliśmy naprawdę z górnej półki. Bardzo dużo mi pomógł Emil Sajfutinow oraz Tomasz Suszkiewicz. Przeznaczyli dla mnie dwie nowe ramy. To było bardzo duża część mojego sprzętu na ten sezon, także dziękuję Emilowi, panu Tomkowi, wszystkim moim sponsorom, bo każdy od razu do mnie zadzwonił, spytał się, jak może pomóc. Także każdemu mojemu sponsorowi dziękuję za tą pomoc, mojej rodzinie. Bez nich na pewno ciężko byłoby mi się odbudować. Oraz pan prezydent Łukasz Borowiak też mi pomógł, także dziękuję mu również z tego miejsca za to. Na pewno początek, czyli ten krótki czas zaraz po tym wydarzeniu, nie był dla niego łatwy. Aczkolwiek wiele osób wyciągnęło do Daniela pomocną dłoń, czy też sponsorzy, czy zawodnicy, chociażby w osobie Emila Sajfudinowa, czy kibice, którzy jak gdyby stworzyli akcję Brat za bratem stoi i tutaj też bardzo mocno Danielowi pomogli. Nie spodziewałem się takiej akcji, to była dla mnie ogromna pomoc. Szybka burza mózgu wśród członków stowarzyszenia, co robimy, żeby chłopakowi pomóc. Długo się nie zastanawialiśmy, powstał pomysł, żeby wydać szaliki, cegiełki w ramach akcji Brat za bratem stoi. Bardzo im dziękuję z tego miejsca za to, wszystkim osobom, które były zaangażowane w produkcję tych szalików oraz tym, którzy to kupowali, bo to naprawdę był bardzo, bardzo ważna część mojego budżetu na sezon 2016. Udało nam się sprzedać ponad 300 szalików i całą zebraną sumę w postaci ponad 7,5 tysiąca złotych przekazaliśmy Danielowi na odbudowę swojego zaplecza sportowego i wiemy, że te pieniądze mu się przydały i jesteśmy w ogóle pod mega wrażeniem, że taki odzew był całej tej akcji i że ludzie się do nas przyłączyli, żeby wesprzeć młodego leszyńskiego byka właśnie. Kibice Wandy Krakowy również zorganizowali akcję podobną do akcji Brat za bratem stoi, także również im dziękuję z tego miejsca, bo już było pewne, że w przyszłym sezonie nie będę jeździł w Krakowie, ale dalej stanęli za mną i ogólnie dziękuję wszystkim kibicom w Polsce za pomoc i na świecie, bo również kibice poza granic naszego kraju pisali do mnie, kupowali szaliki te leszczyńskie, te krakowskie, także naprawdę bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Wszystko było dobrze, poza tym, że pierwszy trening, upadek. Mnie w tym momencie, w tamtych dniach nie było na treningu, gdzie był bardzo tor ciężki i nie wyjechał nawet Grzesio Zęgota czy inni. Po prostu już miałem taki głód jazdy, chciałem
pokazać się jak najlepiej. Zobaczyłem, że nasz kapitan Tobiasz potrafi przejechać 4 okrążenia na pełnym gazie. Wiadomo, tor był wymagający. Trener Rękowski mówił, żeby wyjechać, tylko pojeździć trochę na jednym kole, pobawić się tym motocyklem, nie za dużo nie szarżować. W drugim biegu jechałem pierwszy. No ale niestety zerwał mi się łańcuch. Sam Patryk mówił, że był taki szybki, że nie mógł Daniela dojść. No i niestety znowu wrzon mózgu, ręka troszeczkę rozwalona. Następne zawody już poszły coraz lepiej, trener Dobrucki zauważył to, powołał mnie na test mecz kadry narodowej, pojechaliśmy do Czech. Pierwszy dzień Dominik kontuzja, złamana noga. Drugi dzień ja, stłuczenie barku. Przyjechałem praktycznie tylko 2 biegi, no i 4 dni do czasu meczu z Unią Tarnów. Pan Krzysiek Gawu z Piotrem Filsem postawili wszystkich lekarzy w Krakowie na nogi, abym mógł wystąpić w tym meczu. No i dzięki temu zadebiutowałem w Ekstralidze w Tarnowie. Później mecz u siebie. Już trochę bardziej podleczony, udało mi się zwyciężyć 2 biegi przed swoją publicznością w meczu z Toruniem, także no nie, początek nie układał się za bardzo po naszej myśli, ale od tego meczu z Toruniem już wszystko zaczęło się rozkręcać i iść coraz lepiej. Tak jak go znam osobiście, to też uważam, że do końca nie spełnił swoich nadziei, jeśli chodzi o występy ligowe. I wydaje mi się, że trzeba sobie na spokojnie ten sezon przeanalizować i do nowego sezonu podejść z otwartą głową i z dużym optymizmem. Mamy wygrane i pary, i drużynowe mistrzostwa Polski, także nie wiem, no staraliśmy się, bo każdemu z nas zależało na tym złocie i każdy z nas dawał z siebie wszystko, gdy widzieliśmy, że komuś nie idzie, to wtedy ten lepszy starał się ciągnąć ten wynik. Marek Skardziński, kaczmarek po zewnętrznej, chyba obiedzie z Gardzińskiego jest pierwszy kaczmarek. A kaczmarek jak według cyrkla po zewnętrznej bardzo szybko i już jest Leszczynianin na drugiej pozycji. Chyba tak się stanie na ostatnim okrążeniu, wyprzedza Polisa. Brawo Daniel Kaczmarek, brawo Oskar Polis. No ale teraz chyba kaczmarek z nim się upora, ależ palasuje Leszczynianin pięknie na motocyklu. Jest pierwszy, no Arkadiusz Madej chyba będzie musiał zadowolić się drugą pozycją. To i tak jest niezły wynik po tym, co pokazywał. Wszystkie te ataki Częstochowianin kasuje. No i ostatnie okrążenie. No i teraz wyprzedzi chyba kaczmarek Rolnickiego. No napisał do mnie kolega, że gratuluje mi występu w Grand Prix, a ja tak mówię, o co ci chodzi w ogóle, nie? A on wysłał mi linka do tej wiadomości. No był to dla mnie szok, od razu powiedziałem o tym powiedzieć mamie. No wspaniałe uczucie przebywać obok tych wszystkich zawodników, przebierać się w szatni obok Nickiego Pedersena czy Taja Uffindena, to coś wspaniałego. W ogóle widzieć to wszystko z bliska, wyjechać na tą prezentację, cały stadion, wszędzie biało-czerwone flagi. Coś wspaniałego, udało mi się zadebiutować, wiadomo, że byłem takim stresem, że w ogóle z tych 2 pierwszych okrążeń nie pamiętam, dopiero później się rozluźniłem. No myślę, że fajnie każdy by chciał to przeżyć. No to obsada z numerem 1, zawodnik Unii Leszno, Daniel Kaczmarek. Rozpoczynamy finał młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Anna Dominik 2016, Kaczmarek będzie najszybszy. Kaczmarek wypycha nieco Woryny na zewnętrzną część toru. Kaczmarek jedzie pierwszy, Woryna jest drugi. Tak jak dopadli pierwszego uchu, tak skończą. Daniel Kaczmarek, a więc 3 punkty dla zawodnika z Leszna. No i to jest potwierdzenie, że leszczynianie będą dzisiaj mocni. No dzień wcześniej byliśmy w Równiku na finale mistrzostw Polski par. Tam pojechaliśmy wiadomo po złoto. No a do Częstochowy to pojechaliśmy, w sumie ja pojechałem bez nastawienia, chciałem być w pierwszej piątce.
Wieczorem jeszcze przed meczem, pamiętam, dojechaliśmy, nie, spaliśmy w Rybniku. Wieczorem poszedłem sobie z Bartkiem Smektałą i Kamilem Wieczorkiem na pizzę, zjedliśmy pizzę, wróciliśmy do hotelu. Pożartowaliśmy jeszcze z trenerem, bo był u nas w pokoju. Poszliśmy spać, rano śniadanie, droga do Częstochowy. Spałem dosyć długo przed zawodami. Później, gdy już się zaczęły zbliżać godziny meczu, poszedłem sobie na chwilę pobiegać. No i ja podszedłem do tego na luzie. Wiedziałem, w pierwszym biegu mam pierwsze pole, pierwszy bieg, więc wiedziałem, muszę tylko dobrze skupić się na starcie. Głównie nastawiałem się z biegu na bieg, a przed samymi zawodami liczyłem na pierwszą piątkę. A gdy już tam zaczynałem punktować, no to starałem się skupiać tylko na kolejnym biegu, a nie na końcowym wyniku. Kaczmarek Wojkowik, a więc dwóch zawodników z tej ścisłej czołówki, Oskar Polis, no wreszcie bardzo dobry start, ale napędza się Daniel Kaczmarek i Daniel Kaczmarek jest pierwszy, a Polisa wyprzedza jeszcze jego klubowy partner. Jak na razie Kaczmarek chyba z tego łuku wyjedzie na pierwszej pozycji, tak, Kaczmarek jest pierwszy. No jechał zarąbiście. Trzymał gaz, myślał na torze. No i też dziękuję, można powiedzieć, w sumie Marianowi, że mu tak przygotował motocykl i go spasował, że po prostu nawijał ten gaz i nie był w stanie go nikt doścignąć na tam powiedzmy 30 metrach czy na dalszych okrążeniach. W program nie musiałem patrzeć, bo wiedziałem, ile ma punktów. Ale już po tej trzeciej serii już zaczęła presja rosnąć, tym bardziej, że Krystian Pieszczek przegrał swój bieg. No i wtedy tylko był Paweł Przedpełski na głównym prowadzeniu jako jedyny. No i tutaj już wiedziałem, że tutaj mogę jakiś wynik osiągnąć. No i te dwa ostatnie biegi, zwłaszcza ten ostatni, już jechałem pod presją. Pamiętam, co wtedy miałem w głowie, także myślałem sobie tylko, kurde, dowieź to, bo wiedziesz, mistrza Polski, więc jedź, nie oglądaj się i błagałem, jak wchodziłem w ten ostatni łuk, to tylko myślałem, żeby nie zerwał mi się łańcuszek albo ja czasem pana, bo ale na szczęście wszystko, mechanik wykonał super robotę. Udało mi się trafić od pierwszego biegu z ustawieniem motocykla i bodajże po drugim biegu była delikatna korekta, ale na pewno nie miała aż tak mocnego wpływu na pracę silnika, że to był tylko niuans, można powiedzieć. No i po prostu wszystko zagrało, 5 biegów pojechał dobrze i po prostu zrobiliśmy 14 punktów, wystarczyło, żeby zostać mistrzem Polski. No więc kto? Kaczmarek czy Pieszczek? A może Kubera? To wszystko się jeszcze włączy. Na razie prowadzi Kaczmarek, Pieszczek będzie atakował, ale jeszcze jest za Kuberą. Nie, Pieszczek jednak jest szybszy, ale prowadzi Daniel Kaczmarek. Jedzie Leszczynianin po złoty medal młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Doskonale sobie zdaje z tego sprawę, bo przecież wie, jaka jest ta sytuacja. Wie, ile ma punktów, wie, ile punktów mają rywale. No to byłaby naprawdę może nie jakaś olbrzymia sensacja, ale na pewno duża, duża niespodzianka, gdyby zawodnik Unii zdobył mistrzowski tytuł. Przecież on nawet nie mieści się w składzie na mecze ligowe w niektórych spotkaniach leszczyńskiej Unii. No ale zobaczymy, jeszcze jedno okrążenie oprócz tego, które właśnie się kończy. Bardzo dobrze odbiera taki Pieszczka Kaczmarek. Kaczmarek około 300 metrów dzieli go jeszcze od największego triumfu w sportowej dotychczasowej karierze. Daniel Kaczmarek, drodzy Państwo, mamy nowego młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski, a jest nim Daniel Kaczmarek, Unia Leszno. Wielkie brawa! Wygrał ten ostatni bieg z tym Krystianem Pieszkiem. No, to wszyscy go podrzucali, ja tylko zapałem motocykl, żeby przeciągnąć to koło do tyłu i czekałem, aż wszyscy go podrzucą, zrobią to, co z nim zawsze robią, każdym zawodnikiem, który zdobywa jakieś tam medale. I w ostatnim momencie dopiero podeszłem do syna i uściskałem go. Podnieśliśmy się, przytuliliśmy się i wszystko. No. I czekałem, co dalej będzie. No też były łzy na pewno, no ale ze szczęścia. No, kamień serca. Ja nawet nigdy o tym nie marzyłem wczoraj. W sumie tak myślałem, że fajnie by było być w pierwszej piątce, ale to jest nawet niespełnienie marzeń, bo to nie było w moich w ogóle marzeniach. Także dziękuję wszystkim moim mechanikom, tacie, mamie, która mnie ogląda, bardzo się kocha, mama i ogólnie wujowi, panu Krzyśkowi,
wszystkim moim sponsorom. Dziękuję i musi też się do mnie dotrzeć. Krzyczeliśmy: Daniel, jedź do przodu, trzymaj gaz, i bardzo wielka radość to była dla nas. Pamiętam całe zawody i później podium, także no super dzień, nie zapomnę go do końca życia. Biorę telefon i mam dwa nieodebrane połączenia od Przemka, wuja Daniela. Do żony mówię, tak myślałem, że to już jest po godzinie, już po mistrzostwach Polski. Mówię na 100%, mówię: Daniel ma majstra. Odzwoniliśmy, no co, uśmiech na twarzy, cały happy. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, według mojej oceny to były najlepsze zawody w wykonaniu Daniela w jego całej karierze. To był na pewno jego dzień. To była dla mnie naprawdę informacja, którą ogromnie, ale to ogromnie przeżyłam, a tym bardziej, że wiedziałam, że przecież to jest mój wychowanek. Uczę wychowania fizycznego, było mi bardzo miło. W ten dzień akurat się tak obudziłem, spojrzałem na oferty bukmacherów i gdy zobaczyłem, jaki jest na niego kurs, od razu szedłem na Sportowe Fakty, zobaczyłem układ, jakich pól ma, i od razu wiedziałem, że to wygra, i postawiłem na niego, i to był strzał w dziesiątkę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i wyszło na to, że no mamy teraz mistrza Polski juniorów. Pewnie o tym nie myślał, pewnie nie szedł w tym kierunku i nie było gdzieś tam to jego priorytetem, no ale udało się i cieszy, tak? Niesamowity sukces. Ja szczerze mówiąc, tak trochę zazdroszczę, bo sam nie miałem okazji, stanąłem na trzecim stopniu podium, a on już w wieku 19 lat zdobył ten tytuł, więc kawał dobrej roboty wykonał i myślę, że niesamowita przyszłość przed nim. Lubię wracać do przeszłości. W sumie do tych złych chwil czasami też, bo mogę sobie zobaczyć, jak z tego wyszedłem, także nie tylko trzeba wracać do dobrego, ale do złego też czasami można wrócić, zwłaszcza jak się jest załamanym, to można sobie zobaczyć, z czego się wyszło. Ja mu tylko życzę jeszcze w przyszłości, żeby został mistrzem świata. Obiecał mi to, że to będzie kiedyś. Zaczynał ten sezon zupełnie od zera i pokazał wszystkim zombie. Mam nadzieję, że to dopiero początek jego dobrej kariery. Można by, powiedzmy tutaj parafrazując tytuł pewnej książki, Popiół i Diament, tak? No, wyszedł jak Feniks z popiołów Daniel. To jest chłopak, któremu trzeba zaufać i on to na pewno odda. Jak będzie cały czas taki, jaki jest, to powinno być wszystko w porządku. Jestem dumna z niego. No wiadomo, nieraz są gorsze dni, ale są też te lepsze dni, więc jest dobrze. No najważniejsze, żeby miał jazdę bez kontuzji zawsze, żeby jeździł fair, żeby był dobrym człowiekiem, żeby spełniał te swoje marzenia i osiągnął ten jeszcze mistrza świata, co zawsze o tym marzy. No i żeby mu dobrze szło, to jest najważniejsze, i żeby osiągał swoje cele, które ma wymarzone. Nie ma pozycji straconej. Trzeba dążyć do celu i jechać i walczyć o to. No, opatrzność jakaś na pewno, ale czy to jest Alfred Smoczyk? Być może rok temu nie miałem jechać właśnie w tym memoriale i on o tym zadecydował. No nie wiadomo, jakby się skończyło to, jakbym pojechał w nim. Trzeba było przejść te ciężkie chwile. No na pewno coś tam musiało być na rzeczy, bo sam bym raczej nie dał rady, także może mój anioł stróż albo Pan Bóg, także na pewno ja jako zwykły śmiertelnik no nie dałbym rady z tego wyjść, także jakaś nutka tajemniczości pozostaje. Cześć, nazywam się Daniel Kaczmarek, oto moja historia.